serdecznie na przedstawieniu, które dla Was przygotowała specjalnie klasa czwarta i piąta. Jest to przedstawienie historyczne i będzie o historii Polski. Dokładnie będzie o Mieszku I, jak się przed, i potem o tym, jak to się zmieniło, jak to wpłynęło na nasze dzieje, naszego państwa, jak chrześcijaństwo zmieniło nasz kraj. Także oklaski może dla naszych lektorów, którzy czekają na Was za plecami. Oczywiście witam niektórych rodziców, którzy dzisiaj przyszli na to przedstawienie i dyrekcję. Radość stała się powszechna i pełna, gdy chłopiec rozpoznał tych, których poprzednio nigdy nie widział i w ten sposób hańbę swej ślepoty zmienił w niepojętą radość. Wówczas, czyli po odzyskaniu wzroku przez Mieszka, książę Siemomysł pilnie wypytywał starszych i roztropniejszych z obecnych, czy ślepota i przewidzenie chłopca nie oznacza jakiegoś cudownego znaku. Oni zaś tłumaczyli, że ślepota oznaczała, iż Polska przytem była jakby ślepy chłopiec, lecz odtąd, powiadali, ma być przez Mieszka oświeconą i wywyższoną ponad sąsiednie narody. Roku panował początkowo nad plemieniem Polan.
stopniowo podporządkowując sobie inne plemiona. Przyłączył Śląsk, Kraków i Pomorze. Tak powstała Polska, grubsza w granicach, w których znamy ją dzisiaj. To, co się działo potem, opisał w Kronice Polskiej pierwszy kronikarz dziejów naszego kraju, Gal Anonim. Mieszko I, objąwszy księstwo, zaczął dawać dowody zdolności, umysłu i sił cielesnych i coraz częściej napastował ludy sąsiednie dookoła. Dotychczas jednak w takich pogrożony był w błędach pogaństwa. W końcu zażądał w małżeństwo jednej bardzo dobrej chrześcijanki z Czech, imieniem Dobrawa. Lecz ona odmówiła poślubienia. Jeśli on nie zarzuci owego ostrożnego obyczaju i nie przyrzeknie zostać chrześcijaninem, nie zostanę jego żoną. Joście, Harda, ta córka czeskiego księcia Bolesława Okrutnego, ale jej wiara jest urzekająca. Takiej nauki dotąd od żadnej białogłowy nie słyszałem. Pragnę szczerze i bez żadnych ukrytych myśli stać się wyznawcą Chrystusa. Otrzymawszy tę radosną wieść od Mieszka, wkrótce przybyła do Polski z orszakiem dostojników świeckich i duchownych. Przybywam do nieznanej mi krainy, ale nie lękam się niczego. Miłość wypędza z duszy bojaźń. Zaufałam Bogu i nie lękam się niczego. Zdana jestem na Jego świętą wolę. Witaj, Mieszko. Witaj, Dobrawo. Szczęśliwe oczy moje, które Cię widzą. Teraz mogę Cię poślubić. Ale prawdziwie nawrócony władca to ten, który nie boi się przyjąć chrztu. Przybywa ze mną czcigodny biskup Jordan. On pomoże w tej misji. Witaj, biskupie. Witaj, Mieszko. Dobrawo, pierwej cię zaślubię, a potem przyjmę duchowe oświecenie z rąk tego apostoła. Rozpoczął przygotowania do przyjęcia chrztu świętego. Musiał wziąć udział w aż 7 mszach, a przed samym chrztem przez 3 dni pościł, by odpowiednio przygotować się duchowo do tych wielkich wydarzeń. Przyjęcie chrztu nastąpiło w roku 966. Nasz pierwszy kronikarz Gal Anonim zanotował. Pierwszy więc książę polski Mieszko I dostąpił łaski chrztu za sprawą wiernej żony. A dla sławy jego i chwały w zupełności wystarczy, jeśli powiemy, że za jego czasu, przez niego, światłość niebiańska nawiedziło Królestwo Polskie. Baptizo
Spiritus Sanctum. Dzisiaj wypada powiedzieć,
Nie ma solidarności bez miłości. Bez Kościoła polskiego, jego autorytetu, a w tym nauk polskiego papieża Jana Pawła II, nie doszłoby do powstania Solidarności, która wstrząsnęła sowieckim imperium. Sama postawa Jana Pawła II zapoczątkowała upadek komunizmu i przywrócenie demokracji milionom ludzi w Europie. Zanim stąd odejdę, proszę was, abyście całe to duchowe dziedzictwo, któremu na imię Polska raz jeszcze przyjęli z wiarą, nadzieją i miłością, taką, jaką zaszczepia w nas Chrystus na Chrzcie Świętym. Klasie czwartej i piątej oraz klasie pierwszej, która za chwilę do nas się przyłączy i będzie z nami śpiewała barkę. I oczywiście dziękuję panu Jackowi za nagłośnienie. Dziękujemy brawami. Tak się wzruszyłam, się popłakałam, bo takie piękne przedstawienie przygotowaliście. I myślę, że może przyjdziecie na mszę świętą na zakończenie roku i zrobicie to w czasie homilii. Widzia, zgodziłabyś się? Dla wszystkich dzieci? No na zakończenie roku chyba wszyscy będziecie, tak? Zrobilibyście takie przedstawienie, tylko myślę, że może troszkę utniemy już po chrzcie, żeby już nie było tej całej historii później, tak mi się wydaje, czy zgodzicie, żeby może... I chyba, że ksiądz się zgodzi na 20 minut. Super, naprawdę, słuchajcie, tak się przygotowaliście w 2 tygodnie. Wtedy rodzice wasi by też zobaczyli, jak ładnie pracowaliście. Prześlicznie, pani Liciu, dziękuję bardzo za tak piękne przedstawienie, wzruszające. Jeszcze raz brawa, dzieci!